W tym materiale już przejdę do menedżera plików. Zainstalujemy f którego uprzednio dodałem przez kabel USB, czyli przeciągnę APK, zezwalamy na instalowanie. Tutaj musimy chwilę poczekać, czyli zdaję sobie sprawę z możliwych zagrożeń i dobrowolnie akceptuję wszelkie możliwe konsekwencje, Czy instalujemy aplikację z nieznanych źródeł. Mam wybór, zezwól na z tego źródła. Klikamy jeszcze raz zainstaluj. Musimy chwilę poczekać i zaraz to będzie zainstalowane. Tutaj musimy zezwolić, jest to dostęp do naszego katalogu. Będziemy zainstalowywać aplikację bezpośrednio również z klienta Android na naszym telefonie. OK, widzimy, że FDroid jest już bezpieczny, jest zainstalowany, jest też skanowany przez wewnętrzne systemy Android'a, więc musimy chwilę uzbroić się w cierpliwość i zaraz powinniśmy być przekierowani do naszej aplikacji. Wybieram F-Droid, jest on już zainstalowany. Na sam początek jesteśmy przywitani takim oto panelem. Jest to aktualizowanie repozytorów, musimy chwilę poczekać. No i mamy ostatnie. Mamy też kategorię aplikacji i ustawienia. W ustawieniach możemy dać też parę warstw bezpieczeństwa. Mamy też ciekawą funkcję w pobliżu, czyli jeśli ktoś, kto ma aplikację f jest w pobliżu, to możemy od niego tak naprawdę pobrać tę aplikację i zainstalować. Musimy chwilę poczekać na szczegóły aplikacji, które tu widzimy. Szybko mi się pobiera. Więc zaraz powinno tutaj po zaktualizowaniu pojawić się, więc uzbroimy się w cierpliwość, zaraz to będzie. O, i już mamy, od razu jesteśmy przywitani panelem polecanych aplikacji, świetnie. Mam też fajną aplikację Fair Email, przyjazny klient i też z niej skorzystamy. Zatem zapraszam Cię do następnych materiałów, skonfigurujemy nasz telefon z wykorzystaniem Android bez synchronizacji z klientem Google.